Proszę Państwa, 56-31 prowadzą Litwini z Wilna w meczu z Finami. Do zakończenia 2 minuty. Co z tego będzie? No nie przypadkowo tutaj wygrywają. Są w czołówce. Ebla na drugim miejscu. Tak to wygląda. A ja jeszcze raz mam okazję tutaj zapytać jednego z zawodników, też z Wilna, z innego zespołu, który rozmawia po polsku. Mówiłeś, że zespół tym, co teraz gra, to które miejsce miał w Lidze Litewskiej w tamtym sezonie? W tamtym sezonie byli w drugim dywizjonie. W drugim dywizjonie, czyli tym słabszym, tym średnim. A w tym roku są pierwszym? Tak. I które mają aktualnie miejsce? 6-7. A wy SKM? WKM. Czyli praktycznie jesteście lepiej. A gracie tutaj razem w Pawłowicach przeciwko sobie? A gdzie będzie? W Mińsku? To ja przyjadę do Mińsku zobaczyć tą wojnę, tym, litewską. Wojnę o Wilno. Pierwszą wojną my już grali, tak graliśmy. Tak? Ale oni są wyżej w tabeli na razie od was. SKM jest na drugim miejscu. Ile się mieli wygranych w pierwszym turnieju? A oni wyjbu? No? No, no, to co jest? Pomału pójdziecie do góry. Ostatnia minuta meczu już mi wszystko wytłumaczył. Drużyna SKM-u w dywizji B, tam są 3 dywizje. Pierwsza dywizja 10 drużyn, drugi 10, trzeci bardzo dużo. I jak mówiłem wcześniej, drużyna SKM-u w tamtym sezonie w drugiej dywizji, a w tym sezonie są w pierwszej dywizji, zajmują w tabeli 6 miejsce. Drudzy chłopcy z Wilna są od nich lepsi. Brązowi medaliści Litwy z tamtego sezonu, a w tym sezonie też lepsi. Ale nie doczekamy się tego meczu, bo oni między sobą będą Litwini dopiero grać na turnieju w Mińsku. I trzeba tam jechać. Statystycy pojadą do Mińska. Macie już przygotowane MVP? To proszę mi napisać, bo ja muszę tym. Box out! ...60-33. Piękna flaga. Mez Jega Pirmin. Co to jest? Ten napis Mez Jega Pirmin. No co to jest? Tylko do przodu, tylko do przodu. Jesteśmy najlepsi. No proszę Państwa, ostatnie 2 sekundy. Za chwileczkę ogłosimy, dla kogo MVP, prawda? Moment, statystyk mi powie. Mecz się zakończył zwycięstwem. Gratulations. Daj mi mikrofon. Proszę Państwa, drugie zwycięstwo drużyny SKM z Wilna, Wilnius, SKM Lietuva. Drugie zwycięstwo. A Finowie, bo niestety nie udało się.